No cześć, witajcie w fazie czwartej. Wyjątkowo ze statku, ponieważ no, jest tutaj dość ekstremalnie, więc nie chciałbym, żeby mi dubska przyjarało za bardzo. Jaki plan na dziś? Plan na dziś jest taki, żeby skończyć fazę czwartą, czyli zbudować komorę teleportacyjną. Nie będzie to jakimś większym problemem. Zbadać niezbadane układy, tutaj może być problem, wiem, że bardzo dużo ludzi na to narzekało, zobaczymy jak nam pójdzie. Zdobyć nanity, no jeszcze ile? 1000 nanitów musimy ogarnąć. Nie sądzę, żeby to był jakiś większy problem, po prostu weźmiemy sobie na przykład, rafinujemy platynę albo cokolwiek takiego. No i dotrzeć do punktu spotkania i słuchajcie, myślę, że zrobimy to tak. Pykniemy teleporter, ogarniemy kwantową piankę, sobie na przykład skoczymy do jakiejś bazy, gdzie jest pleśń i sobie ją przerobimy. Dolecimy do czwartego punktu spotkania i wtedy z czwartego punktu spotkania skoczymy na niezbadane układy. Dlaczego? Ponieważ w czwartym punkcie spotkania sobie pierdykniemy bazę, żebyśmy nie mieli problemu wrócić. Także co? No zaczynamy od wybudowania teleportera, nie? Na frachtowcu. Wiecie, że śledząc innych pilotów można dotrzeć do posterunków planetarnych? Jeżeli zobaczycie, że gdzieś leci sporo, gdzieś lata dużo statków, to będzie naprawdę duża szansa na to, że znajdziecie jakąś placówkę, posterunek planetarny czy cokolwiek innego. Gdzie jest? Tutaj jest mój frachtowiec. Tam widzę, jest baza z miedziuchą. Ale miedziucha tak średnio nas interesuje, nie? W tej chwili. Uciekająca pleśń by się przydała, ale to mówię sobie, skoczymy. Cholerka, mam nadzieję, że nie było za głośno słychać łyżeczki. Sobie skoczymy do jakiejś bazy. Hamuluj się, uparnie. Chciał dymać na stację kosmiczną nam tu. Kurczę, można by w sumie też na lepszy frachtowiec zapolować. Tak zazwyczaj nie zostaje na sejwach ekspedycyjnych. Ale tutaj może zrobię wyjątek. Zrobiłem sobie jeden dzień przerwy. Poczekajcie, co to wylądowało? Fajny hauler. Te haulery w miarę mi się podobają. Jakbyśmy taki dostali na start, to jest duża szansa, żebym w nim pozostał, nie? Żebym nie zmieniał. Gulgo i właśnie widzę tutaj się pyta, czy pleśń występuje na konkretnych typach planet. No niestety tego nie usłyszy, bo nie lecimy na żywo. Ale w sumie mogę odpowiedzieć. Teoretycznie pleśń powinna być na każdej planecie, nie? Poczekajcie, tylko mu odpiszę. Da fuck, cofnęło nas? Dobra. Musimy zbudować portal. Pytanie, czy mamy wszystkie surowce, nie? Komora teleportacyjna. Komora amino 1. Do tego jest chlor potrzebny, nie? I 3 antymaterie. Dobra, chyba jesteśmy w stanie to ogarnąć. Chlor specjalnie nazbierałem.
Weźmy, zacznijmy. Czego nie mamy? Metal chromatyczny i skoncentrowanego nie mamy. To zaraz go sobie zrobimy trochę więcej. Komora amino. Blacha metalowa. Dobra, to sobie dupnijmy jedną blachę. Dupnijmy sobie komorę. Dobra, myślę, że starczy. I robimy trzy antymaterie. Jeżeli nie wiecie, nie musicie budować pojedynczo. Klawiszami AD zwiększacie, zmniejszacie ilość, którą chcecie zbudować, nie? Dobra. Czy teraz styknie? No i gitarka, mamy wszystko, tylko musimy znaleźć odpowiednią miejscówkę dla tego. To, co teraz robię, nie jest do końca rozsądne, że stawiam ją tak daleko, ponieważ będziemy musieli drałować przez cały statek. Ale z drugiej strony, zawsze można go przebudować, nie? Sekundkę, akurat chłopacy mi się tu rozpisali na Discordzie jak na złość. Jerry pyta, kiedy występuje misja z autofagami? Losowo czy po jakiejś misji? Z tego co pamiętam, to chyba po śladzie metalu. Ale oczywiście muszę mu to napisać, więc sekunda. Dobra, jestem z powrotem. Mamy strzelony teleporter. Bardzo ładnie trzy na szynach. Teraz sobie pierdykniemy na nity. Spróbujemy od razu skorzystać z naszego teleportera. Może znajdziemy jakieś w pobliżu coś ciekawego. Ruiny plus farma, kryształy. Tak szukam jakiejś farmy nanitów, jak na złość żadnej nie widzę. Były chyba w poprzednim miejscu spotkania, nie? Wydaje mi się. Ktoś ma fajny myśliwiec, wytargał. Strasznie, strasznie lubię, nie? Te hotrody. Obsia mordka, jak na złość, nie widzę. Ale to spróbujemy inaczej. Skoczymy na spotkanie 2. I tutaj ze stacji kosmicznej zobaczymy.
A zapomniałem, że tutaj na tej latającej wyspie, nie? Rąbnęliśmy. Dobra, jesteśmy sobie, zobaczymy ze stacji kosmicznej. Czy gdzieś tutaj namierzymy właśnie farmę nanitów? Jak tak, to sobie zaraz na nią skoczymy i ogarniemy kamień z nanitami, nie? Chociaż teoretycznie mówię, coś tam bym mógł przepalić z rzeczy, które posiadam. Też by to trybło. Z drugiej strony nie jestem pewien, czy nawet w rafinatorze nie przerabiałem platyny. Być może te nanity nawet mam. Jestem ciekaw, jakie bazy mi teraz pokaże, nie? Czy będą bazy właśnie z... te same, co na poprzedniej stacji? Na poprzednim systemie, czy coś nowego? Dobra, już widzę, że są inne. O tych trzech na pewno nie było. Ale tutaj już się powtarza, widzę. Czyli dupa. Nie znajdziemy nanitów. Ferytu farma. Mos kolonii? Nie jestem pewien, czy to nie będzie. Jeżeli nie znajdę nic bardziej oczywistego, to sobie skoczymy tam. Tak mi się wydaje, że będziemy musieli tam na pałę skoczyć. No trudno. Nanit? Nanit ład. Ciekawe, czy nanit od nanitów, czy nanit od czegoś innego. Próbujemy. Trudno. Fuck, zapomniałem sobie kawy. Zamerdać. Kurde, miało to być na szybko, nie? Odwalone, a teraz będę latał jak czubek i szukał, kurde, nanitów. No nie jestem przekonany, czy na lodowej będą. Chociaż tak jak mówiłem, teoretycznie nanity występują wszędzie. Na każdym rodzaju planet. Mamy to. No i gitarka. Szkoda tylko, że chłop tego nie obmurował. No ale dobra, nie możemy mieć wszystkiego, nie? Skoro uciekająca pleśń, to będziemy ją gonić. What the fuck? Tego to ja nie zauważyłem.
Dobra, gitarka. I teraz, jeżeli by nam nie starczyło to, co uzbieraliśmy, tak naprawdę wystarczy stąd wyskoczyć, sobie skoczymy na przykład na nasz frachtowiec. Wrócimy do rafinatora, niech nam się przerabia. Pleśniucha. Ale zobaczcie, ile pleśni w ogóle nazbieraliśmy z tych paru kulek. Pięć do jednego. Czyli jest duża szansa, że wystarczy, nie? No ale dobrze. Wrócimy do bazy, w której byliśmy, w której te kulki zbieraliśmy. I teoretycznie one powinny być tam z powrotem. Zaraz się okaże, czy faktycznie tak będzie, czy nie. Mam nadzieję, że tak będzie i nie wyjdzie na to, że zmyślam, nie? Gdzie one tutaj były? Teoretycznie mapa pokazuje, więc jest nadzieja, że będą. No są, tylko że nam też strażnik się tu przypałętał. Nie wiem, czy nie będzie się czepiał tego, że nanity zbieramy, ale chyba nie. Ciekawe, czy można zginąć od takiej kulki. No i jak widzicie, skoczyłem sobie na statek, odpaliłem, żeby się przetwarzała. Wróciliśmy do tej bazy i mamy z powrotem nanity, więc spokojnie można tak skakać. Możecie tak się naprawdę grubej kasy dorobić, jeśli chodzi o nanity, oczywiście, nie o pieniądze. Dobra, czyli wracamy na frachtowiec. Przy okazji do układu, w którym byliśmy. Zawsze mam problem, żeby wyjść z pomieszczenia z teleporterem. Rafinator napierdziela, ale dobra, zobaczmy, ile tam ma. 11% dopiero, ale Lipton. Ale już jest ponad 200 tych, ponad 200 nanitów, nie? Bardzo ładnie. Ciekawe, czy byśmy mogli dorzucić. Niedostępne, dupa. Dobra, to dorzućmy tutaj, resztę wrzućmy tutaj i niech sobie mieli dalej. Mieli? Mieli. Dobrze, a my sobie w zasadzie możemy polecieć dalej, nie? Tutaj nanity nam niech się robią. A my sobie polecimy do czwartego punktu spotkania. Czyli tak, to zaraz powinniśmy mieć. A my się wybierzemy tutaj. Nie pamiętam, czy mam silnik naładowany. A, zaraz się okaże, nie? Sobie daleko. O kurka, sporo, nie? No letyma. Niby tylko 200 lat świetlnych, a na mapie taki spory, nie? Odcinek się wydawał. Kurna, bym sobie zapalił. Powiem wam, że to jest cholerstwo, nie? Jeżeli nie palicie, to nie zaczynajcie. To tylko dwa skoki były, patrzcie, wydawało mi się, że znacznie dalej.
A nic to. Myślałem, że mi się ścięło coś. Dużym plusem powiem wam tego, że skaczemy frachtowcem, jest to, że nie wyskakuje nam bitwa o frachtowiec, nie? Naprawdę? Dopiero 20%? Da fuck, ale... Dobra, wiecie co? Ja tu zrobię pauzę i sobie poczekam, aż się nazbiera nam te 1000 parę nanitów. Nie chcę opuszczać po prostu frachtowca. Przed skończeniem tego punktu, ile potrzebujemy? 1039 nanitów. Także jak nam się tutaj zrobi 1039 nanitów, to ja odklejam pauzę i widzimy się za chwilę. No dobra, zbliżamy się do 1100 nanitków, więc myślę, że to wystarczy, żeby zaliczyć kamień. Zaraz się okaże. No ideolo. Także lecimy teraz na czwarty punkt spotkania. No w sumie jeszcze może zahaczymy, kurczę, o stację kosmiczną. Nie głupio by było te śmieci posprzedawać. Chociaż z drugiej strony dużo miejsca jeszcze mamy walić to. Jak w ogóle to się troszeczkę zasiedziałem, bo sobie kolekcjonera oglądałem. Wrzucił filmik pod tytułem Żarty się skończyły. Powiem wam, że Bengera na dzień dobry walnął i może być grubo, nie? No ale my nie o tym, my o No Man's Sky'u. Moja fregatka. Cały czas jedna biedna. Patrzcie, jakaś dobra dusza zrobiła tą bazę w czwartym punkcie spotkania. Nie cieszy mnie to, bo ja to chciałem zrobić, ale dobra. Whatever. Postawimy się gdzieś obok. Po Smurfie daleko jeszcze? 15 sekund. Dobra, to sobie siorbnę kawy. Powiem wam, nie pijcie kawy ciamciając orbitka miętowego. Nie smakuje to najlepiej. W ogóle nie mam pojęcia, na jaką planetę, cholera, lecimy. Mam nadzieję, że przynajmniej... właśnie. Kwantowa pianka. Wypadałoby odebrać nagrody, nie? O, jak ładnie. Burza się rozprasza. My zaraz przydupimy w skały z tego, co widzę. Ale fajna planeta w sumie. Ale zobaczcie, nie? Znowu mamy dotrzeć do jakiegoś konkretnego punktu spotkania i znowu, kurde, góry, doły i w ogóle, nie? Ja pierdziu. Tam jakiś budynek mijaliśmy. No właśnie, staram się dolecieć do tego czwartego punktu spotkania. W sumie by wypadało poszukać portalu. Wszystkie spotkania były przy portalu, więc pewnie to też będzie, nie?
każe nam. Staram się jak najdalej dolecieć, no bo... Jeszcze nie. Im bliżej podlecimy, tym mniej będziemy musieli pedałować, nie? Opuszczona stacja. Fak, chyba przeleciliśmy, co? Troszeczkę. No nie, tak z grubsza by było, nie? Zobaczymy, jak nas tutaj poprowadzi skaner. No dupa, i tak, nie? 500 jednostek. Najmniej gościnna. Dobra, średnio mnie pocieszyli tym faktem. Się wkurzę, jak to będzie ten... Dobra, to nie będzie ten budynek, ale mogliśmy tutaj spokojnie wylądować sobie. ...358, w sumie niedaleko, nie? Byle się jakaś burza nie napatoczyła, bo to się będzie mogło skończyć źle. Kurde, ten budynek też kojarzę, że mijaliśmy. ...180, czyli jeżeli to byłby portal, to już powinien być widoczny. No i mamy to. Pytanko, czy damy radę przywołać Minotaura tutaj? Subcio. Dupnąłbym gdzieś bazę sobie tutaj. Niekoniecznie przy samym portalu, wiecie, no... Nie jest to zbyt dobrze widziane, nie? Weźmy sobie, odbierzmy. 1000 nanitów, w sumie... Mogliśmy po prostu ogarnąć czwarty punkt spotkania, nie? I bym miał te nanity. No dobra. Nic się nie stało. Czyli mamy na tyle dużo miejsc. Patrzcie. Na tyle dużo miejsca, że mógłbym technologię sobie odpuścić, żeby ją podnosić. Ale myślę, że tak jak mówiłem, troszeczkę pogram pewnie na tym zapisie. Dlatego też... dlatego też w miarę rozbudowuję porządnie ekwipunek, nie? W tej postaci. Czemu strzelamy bazę? Już wam mówię. Robimy tutaj bazę, no bo teraz będziemy skakać po tych 8 nieodkrytych układach. A to znaczy, że dość mocno zboczymy z trasy ekspedycji, nie? Nie chcę doładowywać, chcę statek wezwać. Dość mocno zboczymy z trasy ekspedycji, przez co może być, no, zagryz mojego zwierzaka, no co za menda, no.
ten martwy też jest z plusem, Beka. Dzięki temu, że postawiliśmy bazę, bo tak trochę wybiłem się sam z rytmu. Dzięki temu, że postawiliśmy bazę, będziemy mogli... będziemy wiedzieli, gdzie wrócić. Nie, nie będziemy musieli się... Patrzcie. Mold farm, nie? Jak na złość. Wtedy szukaliśmy, a tutaj samo nam się napatoczyła. Kurczę, ten film miał trwać 15 minut, a już go klepie pół godziny. No bez sensu. W sumie to ten film miałem, powiem wam, nagrać wczoraj, nie? Ale... O, nie byłem w stanie. Mamy jeszcze paliwo? Ja jeszcze mamy. Odkryj układy, prześlij na nity. No, ale najpierw może zatankujmy. Tak się właśnie zastanawiam, ale chyba będziemy frachtowcem, wiecie? Skakać. A najpierw musimy tu zagadać o namiary na czarną dziurę. No, mógłbym teoretycznie sobie wykupić teraz za nanity statek, nie? No ale mówię, nie będziemy tego robić. Ta ekspedycja poleci bez ściemy. Trochę za szybko, kurde, chyba. Dobra, stykło na luzie. Znajdź czarną dziurę. Ciekawe, czy w ogóle frachtowcem możemy dupnąć przez czarną dziurę. Powiem wam, że nigdy nie próbowałem. Mam nadzieję, że tak. Jestem ciekaw, jak nam pójdzie, nie? Bo bardzo dużo z was pisało, że ma problem, nie? Z tym kamieniem milowym. Fatygujmy się z buta. Trasy ekspedycji. Nie chcę trasy ekspedycji. Czemu mamy Atlasa? Chciałbym czarną dziurę. Czarna dziura. W sumie tak prawie na trasie ekspedycji jest heca, nie? A dupa, no nie wlecę frachtowcem przecież do czarnej dziury. Choćbym się ciulwi, jak bardzo postarał, to nie skoczę, nie? Bo do czarnej dziury musimy wlecieć. Dupa. I cały plan wziął w łeb. No dobra, polecimy statkiem, trudno. Oczywiście musimy do tego... Czym to się boostuje? Co to w ogóle daje? Wydajność paliwa, zdrowie rdzenia, czyli teoretycznie do tego powinno.
teraz dopiero będę śmigał, nie? Jak doładowałem plecak sobie. Paliwo do fregaty? Nie. Kurde, trzeba było nazbierać te kryształy burzy jak mogłem. Lecimy, pojemnik z antymaterią i antymaterię. Mam nadzieję, że 5 wystarczy. Jeżeli nie, to będzie lipa. Brak komponentów. Czego nie mamy? Wungla. O, nic takiego. Najchętniej to bym dupnął przez dwie czarne dziury, nie? O, mamy tutaj jeszcze dwa rdzenie w razie czego, takie awaryjne. No i zasuwamy. No i teraz zobaczymy, na ile tutaj będzie nam sprzyjał, nie? Atlas. Podróż przez anomalię grawitacyjną jest wysoce nieprzewidywalna. Dobrze, tylko chciałbym ją wpierw znaleźć, nie? Tam jest. Mię stacja zasłaniała. Ciekawe, gdzie nas wydupi. Poczekajcie. W lewym górnym rogu. Jesteśmy troszeczkę pod centrum, nie? Jestem ciekaw, gdzie skoczymy czarną dziurą. No, oczywiście najpierw musimy do niej dolecieć. Fajnie to wygląda, jak taki trochę błąd, nie? W grze, jakby nic tam nie było. Najgorsze jest to, że gdybym tą ekspedycję robił od razu, nie? Tak jak planowałem pierwszego dnia, czy tam drugiego dnia ją zrobić, to z tym kamieniem milowym by nie było najmniejszego problemu. Kto wie, pewnie nawet w trakcie odkrywania trasy, wzdłuż trasy ekspedycji byśmy znaleźli niezbadane planety. Coś przydupiło mi to grubo, nie? A teraz, no niestety, nie? Musimy coraz dalej, w coraz dalsze rejony galaktyki skakać, żeby znaleźć coś niezbadanego. Fajnie to wygląda. Niby nic nadzwyczajnego, a całkiem zacnie. Najgorsze właśnie, że wpadniemy zaraz na bitwę o frachtowiec, nie? Skacząc z tym. Statkiem. Wiem, że hiper. Ale chciałem sprawdzić, gdzie jestem. No dobra, walić to. Weźmy, zresetujmy sprawę.
sumie jestem ciekaw, jakby sobie ten stateczek podczas walki poradził. Raczej jest dość dupowaty, nie? Już? No i nie ma. Bardzo ładnie. Zobaczcie, jak nas wydupiło. Teraz jesteśmy znacznie bardziej na lewo, nie? Od centrum galaktyki. W lewym górnym rogu macie pomniejszoną mapę. Dobra. O, wymagany wszędzie napęd indowy. Niedobrze. No dobra, próbujemy. Wio. Oczywiście, ktoś już tu był. Jak gdyby inaczej. Pełen dysonansu. Chętnie bym tam skoczył, ale... Jak znam życie... Ktoś już go odwiedził, nie? No trudno, zobaczmy. Jak nie, możemy zrobić jeszcze inaczej. Możemy wezwać anomalię i rypnąć przez drugą czarną dziurę. No zobaczymy, gdzie nas to przeniesie, nie? No, kolejna bitwa o frachtowiec, nie? Że tak powiem... Walić to, ale nie widzę... A jest, dobra. Chciałem powiedzieć, że nie widzę stacji, ale jest stacja. W sumie mamy myśliwiec, moglibyśmy ich rozdupić, nie? Powinni przydupczyć, nie? W stację, by była heca. Dobra, oczywiście. To też jest przez kogoś odkryte. Kaj Duda, 6 dni temu. No jak żeby, kurde, inaczej. Jak żeby inaczej. Dobra, spitalamy gdzieś dalej. Długie te przeskoki są, nie? Oczywiście, tu też ktoś już był. Poza zasięgiem, tutaj mam taki krótki ten zasięg, napęd emerylowy. Nie głupio by było sobie zrobić, kurde. Właśnie napędy. Im bardziej skomplikowany napęd, tym mniej ludzi by tam skoczyło, nie?
Teraz się okaże, że drugie pół godziny będę skakał. John pięciopalcy. Lecimy dalej. Staram się w jednym kierunku mniej więcej lecieć, żeby no nie krążyć w kółko bez sensu. Fajna stacja. Oczywiście tutaj też ktoś był. Brak paliwa. Się obawiałem, że to się tak skończy, nie? Gdzieś tu były czarne dziury. Dupniemy do niej i walniemy przez czarną dziurę. Zobaczymy, gdzie nas wydupi. Big Red, czyli duże prawdopodobieństwo, że i też dupnął przez tą dziurę, nie? Jeden durny kamień milowy. Ale to wygląda zajebiście. No, że był tutaj Big Red, to mnie nie dziwi, nie? Zapewne skoczył przez tą samą dziurę, co ja. Jakby nie patrzeć, ma to sens. Stupniemy tutaj. W sumie, patrzcie, nie spojrzałem, w którym miejscu galaktyki jesteśmy. No, blisko centrum, nie? Grzejemy dalej. Ciekawe, czy Tovis skoczył tędy, czy nie. Big Red. Kojarzymy Big Reda, nie? Skądś. No nas wydupiło na prawo. No i dobrze. Tutaj sobie zostaniemy, tutaj poszukamy. Swoją drogą to jest dość zaskakujące, nie? Biorąc pod uwagę, ile jest układów w tej grze. Jaki warp przez czarną dziurę? Przecież nie skakałem. O co teraz chodzi? Biorąc pod uwagę, ile układów jest gwiezdnych w tej grze,
to, że kurde, non stop trafiamy na jakiś odkryty, nie? W sumie nie... Jest na to sposób, nie? Teoretycznie. Kurde, widzę Chrwacko, kurde. Leciał w tą samą stronę, co ja. W sumie coś czuję, że już możemy węgiel zacząć przerabiać, nie? Zaraz nam się skończy paliwko. Ło, tutaj grubo. Coś się... O. Myślałem, że coś się zdupiło. Kurde, za dużo to tej miedziuchy nie ma, nie? Weźmy, kupmy wszystko, w razie czego będzie metal chromatyczny. A... Dobra, miedziuchy nawet trochę jeszcze mamy, także spoko. Teoretycznie można by spróbować... ale zajebista, łuskowa planeta. Tutaj polecimy, tylko powierzchnię obejrzymy. Raczej nie będę leciał. Łaził po powierzchni, bo nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Jest czadzior, co? Fajno. Dobra, spadamy stąd. Brak paliwa w hipernapędzie. Technologia naładowana. Dymamy dalej. Oczywiście Ether Winters leciał dokładnie w tą samą stronę co ja. Także troszeczkę to potrwa, coś czuję. Odkrywca.
pojebie mnie, nie? No kurwa mać, pokurwi mnie, naprawdę, nie? Zaczyna się to w chuj irytujące robić. Rozjebie mnie, jak koleś pomyślał dokładnie to samo w tej chwili i też skoczył w tą stronę, nie? Jeszcze do tego te bitwy zrąbane. Wychodzi na to, że się rozpierzchliśmy po całej galaktyce, nie? Ciekawe, czy damy radę go rozwalić. Trudno, próbuję. Ale mam słabiutki laser, ja pierdziu. Nawet te wieżyczki rozdupić nie mogę, heca. Dobra. Gdzie jest ten drugi tunel, kurna?
Dobra. Mamy. No co jest? Rozdupiliśmy dziada, teraz trzeba by wlecieć, zaparkować do niego, nie? C-klasa, gówno. Nie wiem, czy go weźmiemy? Nie, w dupę, nie? Z nim chyba. Kurde, żeby to szło przełożyć, nie? Dobra. Walić to. Bierzemy daninę. No, 6 baniek nie najgorzej, nie? Zobaczcie, ile skacze i jeszcze nie znalazłem, kurde, układu, nie? Żadnego. Brak paliwa w hipernapędzie, no oczywiście. Czego nie mam? Tlenu, kurna. Zaraz się okaże, że będę musiał zapierdzielać. Nie, paliwo do fregat. Odkrywca, oczywiście ktoś jest. Jak brak paliwa? Co jest, kurwa? Zmarnowałem, kurde, paliwo, nie? Trochę. No już ponad godzinę, ponad pół godziny, nie? Skaczę chyba.
Dobra, wiecie co? Robimy... Robimy wałek. Lecimy na stację. Robimy zapis. Odłączamy internet. I wczytujemy zapis. Dokupimy w razie czego sobie rzeczy potrzebne do zasilania hipernapędu, bo coś czuję, że jeszcze mi się przydadzą. Tylko dupa, nie ma nic takiego, co bym potrzebował. O, może ten będzie miał patałach jakieś. Dupa. Dobra. Zobaczymy, czy to zadziała, nie? Dupnijmy gdziekolwiek. No i zobaczmy. Dobra, w dupie mam ten... Spitalamy na stację. Kurde, frachtowca chyba się nie pozbędziemy. Możemy skoczyć? Możemy skoczyć, to skaczemy dalej. Ale zobaczcie, że system był odkryty przeze mnie, więc jest szansa, że to działa. Zobaczymy. Skaczemy dalej. Nowe odkrycie. Dokładnie o to właśnie chodziło, nie?
No i dzięki temu mamy już 2 na 8. Ale... już wiem, że będziemy musieli... będziemy musieli wylądować, gdzieś trochę tlenu nastukać, nie? Planety nieznane. Już wam mówię... planeta Raj. Kurna, piknie. Już wam mówię, co się właśnie wydarzyło. Czemu teraz każdy system, do którego skaczę, jest nieodkryty? Ponieważ odłączyłem internet. Się wkurzyłem i no, pojechałem trochę na cheacie. Odłączyłem internet, przez co gra nie wczytuje odkryć innych graczy. Także jeżeli chcecie ten kamień milowy na szybko zrobić, to możecie po prostu zrobić to w ten sposób. Ale zapitala, nie? To coś. Wungiel, a ja szukam tlenu, kurna. A przy okazji też poskanuję sobie ptasiory. No co mi szkodzi, nie? Zawsze trochę hajsów wpadnie. Dobra. Mało prawdopodobne, żeby był tlen w kamieniu, ale... sód, kurna. Sód też całkiem nie głupi, nie? Ale brzydal. Rajska planeta i okej. Ale kolorystycznie jakoś mocno mi nie leży, nie? Niebezpieczna flora, o. Zaraz sobie nazbieramy troszeczkę tlenu. Co się tutaj w grupie zebrały mędy? No. Cud, cud, węgiel, wodór, tlen. Gdy tak za dużo tlenu, to tu nie ma, nie? Na szczęście możemy go sporo nazbierać z tych roślinek. A mówiłem, że dużo tlenu nie ma, nie? A tu od cholerki go. No musimy tego tlenu nazbierać, żeby sobie trochę paliwa dorobić. No
No to jest tak idiotyczne, że z takiej odległości was, nas w ogóle tutaj ta roślina może trafić. Dobra, chyba szybciej tego tlenu nazbieram na tych roślinach niż... Gdzie jest tlen? 487. Szybciej na tych roślinach nazbieram tlenu niż... w inny sposób, nie? Niż na kwiatkach. Na szczęście tutaj dosyć dużo tych roślin, więc i... Kurde, jeszcze jakaś menda została. Więc i tlen szybko wpada. Węgiel plus też się przyda. Na szczęście to pójdzie już w miarę łatwo, nie? Skoro mamy wyłączone... wyłączony internet. To powinniśmy ten kamień zrobić milowy raz, dwa. Znaczy, zawsze praktycznie parami występują, nie? Dobra, mamy kwiatki z tlenem. Tlen 800, dobra, myślę, że wystarczy. Antymateria, czego nie mamy? Metal chromatyczny, no. Co za niespodzianka. A? Ja pierdzielę, jak... Sód? Nie, miedź, nie? Metal chromatyczny chcieliśmy. Dobra, możemy wracać do statku i skakać dalej. Teraz już na chillu każdy układ, do którego skoczymy, to będzie układ odkryty przez nas. Więc za bardzo nawet nie musimy tutaj się nadwyrężać. W sumie powinienem to był dużo szybciej zrobić. Byśmy się nie pierdzielili tak, nie? Specjalnie tutaj mógłbym przyciąć, nie? Ale nie będę robił cięcia, żeby nie było lipy. Zobaczcie w ogóle, jak daleko jest ten trasa ekspedycji, nie? Gdzieś tam daleko, daleko znika. Dobra, dupnijmy sobie tutaj. Zobaczymy, czy moja teoria jest prawdziwa, czy może jednak się mylę.
Nowe odkrycie. No idealnie, nie? Fajna zielona planeta tam taka. Chorobliwy zielony, nie? Czyli jeszcze tak naprawdę 5 skoków. Obojętnie, gdzie nie ma co się... Co się tutaj spuszczać, wybierać, po prostu gdziekolwiek skoczymy, to będzie dobrze. No i to mi się podoba. Nowe odkrycie. Cóż za niespodzianka. Dobrze. Hipernapęd 0, dobra. Pierdziele, coś słabo idzie z tym przetwarzaniem tej miedziuchy, z tego metalu. Tak jakby w ogóle się nie przetwarzało, nie? Jak ja nie patrzę. Na razie na 3. No dobra, to. Dobra, już będzie na 4. Dobra, to teoretycznie powinno nam chyba wystarczyć. Pożyjemy, zobaczymy. Teoretycznie jest na 4 skoki, a ja mam ile? Ekspedycja. 4 z 8, czyli na styk powinno starczyć. Jak nie pierdolne jakiegoś błędu, to powinno być dobrze. Oczywiście nie skaczemy do odkrytych układów, nie? Poza zasięgiem, napęd indowy. Wiedziałem, że mnie udupią zaraz, nie? No ładnie, tylko że ja nie chcę walczyć. Gdzie jest ta stacja? Giwamy na stację, żeby usunąć tą bitwę o frachtowiec. Chyba że możemy? Możemy skoczyć, dobra. To skaczemy dalej. Teoretycznie to powinien być 6, nie? A co to się kurna wydarzyło? Czemu to jest odkrywca jakiś? Co tu się wydarzyło? Skaczemy dalej. Właśnie moja teoria się zaczęła sypać. Nie wiem, czy to był wypadek przy pracy, czy... Co to się właśnie stało? Nowe odkrycie, dobra. A to nie wiem, co to się stało. Jest 6 na 8, jest dobrze. Ja wiem, że za dużo nie mówię, ale raz, że jestem zirytowany tym, jak długo tutaj skakaliśmy, dwa, że no za bardzo nie mam co opowiadać, biorąc pod uwagę, że po prostu skaczemy sobie, nie? I
dlaczego 8, nie? Dlaczego stwierdzili, że tych układów mamy odkryć aż 8? 7 na 8. Nie pamiętam. Znaczy inaczej, nie wiem, czy jeszcze mam paliwo. Poza zasięgiem. Woda, dobra. Zrobiliby 3, zrobiliby 4 układy do odkrycia, nie? Ale 8, no to jest grube przegięcie. Ja tu już półtorej godziny, nie? Przez to tak naprawdę napierdzielam. No oczywiście, bitwa o frachtowiec zjebana. Naprawdę w dupsku mam, nie? Gdzie jest stacja? Tam jest. No wkurza mnie to, bo nawet nie wiem, czy był to układ odkryty przeze mnie, czy nie przeze mnie. Wiecie, no... Nic nie pokazuje, nie? Ale dobra, widzę, że nam się zmieniła misja. To znaczy, że mamy... No i? Nie mieliśmy informacji, nie? Że zaliczyło nam. No ale to nieistotne. Czwartą fazę mamy odhaczoną. Weźmy. Dobrze, na razie chyba nie chcę, a może chcę, czy nie chcę? Nie. Pójdziemy w technologię. Pykamy. Maska bojowa złotych pierwszych pomiotów. Ciekawe, jak to wygląda. Zobaczymy sobie. Gdzieś tu powinien być, nie? Modyfikator wyglądu. Tam? Nie. Tutaj. Głowa. Aha, dobra, rasa. Weźmy sobie geki, głowa. Dziób, inne oczy. Cholera, nie mam pojęcia. Weźmy anomalię sobie. Głowa. No weźmy ją sobie. Tak trochę z dupy, nic nie pasujące, ale niech sobie jest, nie? Dobra, chwila. Czwarty mamy. Piąty punkt. Spotkanie piąte. Dobra, polecimy tam sobie, ale tam sobie polecimy w kolejnym filmie, nie? Tutaj chcieliśmy zrobić czwarte spotkanie i to ogarnęliśmy. Teraz, żeby wrócić, na trasę ekspedycji,
poskoczymy sobie tutaj, nie? Parcie, zapomniałem nazwać w ogóle bazę, nie? Trzeba będzie to naprawić. Oczywiście w trakcie burzy wylądowaliśmy, bo czemu by nie? Weźmy. Ciekawe, czy na wyłączonym necie mi ten... Mi to zapisze. Dobra. Ja się chowam, tylko gdzie jest kurna mój statek? Ja się chowam. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli problem z ekspedycją, z czwartą fazą, z niezbadanym, bo generalnie wszystko jest tutaj dość banalnie proste, ale niezbadane. Jeżeli nie będziecie mogli znaleźć niezbadanego układu, po prostu weźcie, odłączcie komputer od neta i zrobicie to wtedy bez problemu. No zresztą tak jak widzieliście u mnie. Dobra, słuchajcie, bo to i tak już zbyt długie się zrobiło. Ja kończę. Widzimy się w fazie piątej, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczyska w kolejnym, zapewne ostatnim filmie z tej ekspedycji. Na razie.